Wielka sława to żart, książę błazna jest wart. Proszę Państwa, książę błazna jest wart, bo rzeczywiście na poważnie nie ma co żebrać pod kościołami. Ja widzę to nie od dziś, jako zakonnica, jako kobieta kościoła. No ale tutaj w Warszawie mają rzeczywiście tylko kościoły rzymskołacińskie, rzymskokatolickie. No i wszędzie ten krzyż, łacina crux, łacina crux. Krzyż to jest pogański symbol, to jest pogańskie. Nie każdy to wie, nie każdy chciałby wiedzieć, się dać przekonać, że minęło 2000 lat. Kiedyś święta Helena, szukaj w internecie, w Google, rzuć się na Google. Święta Helena miała skrzynię, a w tej skrzyni miała ponoć jakiś krzyż. Ale jaki to był krzyż? Jakiego kształtu to był krzyż? To ona nie zaglądała tam nigdy, bo wiedzieć nie chciała. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze krzyża jako takiego w formie litery tych dwóch belek, już nie powiem litery T, bo zaraz będą się podszywać Mohenowi pod mormonów tu. Mormoni to byli, uciekli, powiedzieli, że nie chcą ich słuchać. Proszę Państwa, dwie belki skrzyżowane pod jakimkolwiek kątem. No to w Biblii tego nie ma. To jest symbol typowo pogański, typowo z zewnątrz. Prawda? Czyli obce ciało dla Słowa Bożego. Obce ciało, powiem tak, dla Biblii, bo Biblia to w językach spisana hebrajskim i greckim. Obce ciało. Dlaczego? Dlatego, że jak czytamy Księgę Ezdrasza 6:11, tam i 5 Mojżeszowa w kilku miejscach w Biblii, to czytamy tak, jeżeli kto przekroczy to zarządzenie, to z jego domu zostanie wyrwana belka, na którą on zostanie wbity. Natomiast jego dom zostanie zamieniony w kupę gruzu. To przykład taki. Jeden z wielu, tak jak mówię, który świadczy o tym, że była belka, był pal. Tak, no było też kamienowanie u Żydów. I Magdalenę chcieli ukamienować, i innych chcieli ukamienować. Także, proszę Państwa, to nie jest takie wesołe życie. Pod przekleństwem zakonu. Bo to były przekazania i pod przekleństwem znaczyło, że to miało być przez jakiś czas, 10 przykazań, przez jakiś czas, ale nie te przykazania, które są teraz, nie takie przykazania zmienione, bo ktoś maczał palce w tym wszystkim. Drugiego przykazania przede wszystkim nie ma. Nie będziesz czynił obrazu rytego, nie będziesz, prawda, tego czcił, całował, tego nosił. No, z uwielbieniem na to się patrzył, adorował itp. I tamte. Co dzisiaj się wszędzie robi? Mohery wszędzie całują i te obrazy, i te krzyże. A gdzie jest wasz Bóg? No, gdzie jest Bóg? Nie zagubiliście się przypadkiem? Zagubione zostało imię Boże Jahwe. Przecież dla Żydów cały czas każda zakonnica wie, co to jest Jahwe. One tylko udają, że nie wiedzą i akysz, akysz, akysz. Dlaczego? Dlatego, że Kościół odszedł od Jahwe i one chcą być lojalne, bo by wcześniej to mogły być zamordowane jeszcze. A co w średniowieczu? Za odstępcze poglądy. A co z Husem zrobili? Jana Husa spalili.